Hej, hej, witajcie. Jestem Nexter i dziś zapraszam Was na kolejny odcinek na moim kanale z gry World of Tanks Blitz. Tak jak mówiłem Wam w poprzednim odcinku, kupiłem tego Jagera, dobyłem trochę expa na L-Traktorze, no i zakupiłem. No i jeszcze dobyłem expa na T1 i T2 Medium. Dobry czołg, bo ostatnio mnie z tego co wiem rozwalił. Nie, tak widzę tak z tego. Na statystykach też fajnie to wygląda. No ale zobaczy się to w bitwie. Więc skoro Wam obiecałem, że najpierw tym czołgiem, a o tamtym nic nie mówiłem, to najpierw przejadę bitwę tym, a bitwę następną T2 medium. No to może bitwa już tym. Nie kupowałem ulepszenia załogi w żadnym z tych czołgów, tylko to 50% standardowe za darmo. No, no jak się czyta, tipek oczywiście, chleb powszechni. Nic nowego. I nie wiem, czy tę jedynkę zostawić, czy nie. Może wam, jako trzeci czołg później pokażę, jak ta jedynka chodzi, ale zapewne wiecie z poprzednich odcinków. Jeśli nie, to wbijać. Link do playlisty w opisie. Dlatego, że ma niezły automat. Naprawdę dobre automaty w tym. I właśnie dlatego też nie chcę jej sprzedawać. No ale też miejsca zajmuje. No ale mam 1000 złotych monet. Miejsce za 300. A tak praktycznie na nic nie wydaje tych monet. Więc można by tam kupić miejsce. Tak jest moim zdaniem. Ale nie wiem jak waszym. Więc się podzielcie ze mną swoją opinią w komentarzach. Jestem idiotą co ja teraz zrobiłem. Bo wjechałem praktycznie w środek bitwy. Jeszcze mi coś ze... Mówiłem i chciałem zjechać na dół, no ale sami widzieliście, co mi się stało z ekranem. Trudno. Mówi się trudno, żyje się dalej. Ale nasi już tam zajmują bazę. No to te dwa medium. Zobaczmy, jak się tym jedzie. I muszę do czołgów jeszcze dokupić te zestawy, te apteczki, nie apteczki, te inne rzeczy, dlatego że no nie ma jak tego naprawiać niektórych rzeczy w miarę szybko. A te rzeczy się przydają. I to każdy grający w tego typu gry dobrze wie. Duży ten czołg. A wiem. Czy jakieś te... maskujące, jak to te farby kupić. Nie pamiętam, czy dobrze to nazywałam. Żeby to jakoś fajnie wyglądało. Takie kurde duże to... No ale zobaczmy, jakie to w akcji. 1200 naboi standardowych. Nie wiem, strzelę se raz. No tak myślałem, jak duży naboje to automat jest. Więc skoro tu jest automat, to wtedy bardzo dobry, tak samo jak w tamtym. A znacznie ten czołg jest solidniejszy, to jednak tę jedynkę można będzie sprzedać. No to spróbuję zająć bazę teraz. O, L-traktory. Rolnicy przyjechali. Jeb, co to było? Niszczyciel? Chyba tak. No. Więc jednak tę jedynkę można się pozbyć. Dlatego, że z tej jedynki... Dobra. Chciałem się pozbyć Japańca na... Dobra. Zrobiłem małe cięcie. Rozwalili mnie i od razu praktycznie bitwa została zakończona. Dlatego, że wszyscy próbują się do mnie dobijać. Podczas gdy ja nagrywam. No to Panzerjäger powrócił. Więc nim trzeba się tutaj rozprawić. Niech się tylko wszystko poładuje, powczytuje. No powszechnie w tych tipach. Czy nie mogliby zaś dać coś nowego? No ale... Albo ja już znam wszystkie. Ale to jest taka gra, że szczerze mówiąc... Nawet nie trzeba w nią za dużo grać, by ogarnąć wszystkie zasady i wszystkie tipki. Taki fajny nabój. O, jakiś Japaniec z nami jest. No, kierowca ze mnie jest genialny, no. Murki se poniższe. Bo zaraz wjadę w mur. Co ja mam taki dzisiaj zakręcony? No, budła.
Szybkie to ma przeładowanie, 4,7 sekundy, więc... Jak na... w porównaniu do T18 bardzo szybkie. T18 ma... 14 sekund, coś. Rozpiździej, tam jest się dzieje. Dobra. To ja standardowo będę przyjmował bazę. Wezmę jakieś pospólstwo do pomocy. Nowa mapa, tak mi się zdaje. No, to jest nowa mapa. W którymś tym odcinku narzekałem, że nie ma nowych map, no i się w końcu trafiła. Oczywiście te miejsca muszą być tak ustawione, że nas w widoku i to cholernym, choć no nie aż tak, jak się ma bardzo mały człowiek, jak tam Japanie, co poprzednio widzieliście przed chwilą, co mnie, co próbowałem go rozwalić, no ale nie zdążyłem. To taki bym mógł się tutaj wcisnąć. O, tutaj, gdzie ten środkiem ekranu wskazuje. No i jakoś siedzieć. No i przejąć tę bazę. To oni się tam będą tukli. No ja przejmę bazę, no i... Jakoś to będzie wyglądało. Może ktoś pomoże. To weźmiemy do pomocy. Może ten Chini tam się pomoże. Tak się dzisiaj coś tak nie wystawiam. Co odcinek inna taktyka. Dobrze. O, przez to okienko można by było fajnie posnapić. No, 75 sekund już, więc... Już chwila i będzie git. Wytłukli wszystkich. Tak myślałem, że też tak się stanie. No to może trochę będę bardziej agresywny. Bo tak trochę tak... Coś spokojny dziś jestem. Ta 18. Nie wiem, jeszcze jest jeden czołg. Może jego bym też wziął. A tu wyszedł moduły. Bo następne czołgi są nawet dość dobre. Więc... 30 tysięcy trochę kosztuje. A tu mam ten, więc trochę dołożę... z tego doświadczenia. A wezmę go, można by powiedzieć, wezmę. I kupię. No i jak zwykle to. No to skoro kupiłem nowy czołg, to czemu by nie przyjechać? Ale trzeba... O, kamuflaż. Materiały eksploatacyjne porobić. O, to i to. Zestaw naprawczy i apteczka. Ale najpierw do materiału eksploatacyjnego do tego... Co to jest? Aha. To się przyda. I to też. I coś jeszcze? I sprężarka się też przyda. Tutaj nawet nie wiem, czy kupić. Te dwa medium też to kupię. To samo, czyli to. To, tylko szkoda, że tutaj adrenalin nie ma, więc może póki co tyle wystarczy. No to, to te 82. Tutaj nie wiem, jakie jest przeładowanie, więc póki co to. To. A nie, bo chciałem ten automat gaśniczy, ale mam tutaj, więc. No. Może być. Uzbrojone. No. To bitwa, no czy co się tutaj cackać. No i kolejny tipek. Też chleb powszechni. I chyba nowa mapka. Coś dodali tych nowych mapek. Szacun. No, niech się wczytuje, wczytuje. Dobra, wczytywanie na razie. Sorki. Choć Malcik już... Nie wiem, jechać tam? Choć nie wiem, czy tam już nie będzie granicy. Prawdopodobnie będzie. No ale pojadę. Co komu szkodzi.
Malcik ma pustynię. Często, bardzo często mu się trafia pustynia, z tego co widziałem. A mi jeszcze ani razu. O, nie tylko ja tak myślę. Prawdopodobnie tam mają spawna. Albo wszyscy widzą coś takiego, co tam jadą. No, od razu szybciej. Mogłem nie strzelać. Przy okazji sobie jeszcze nitro zmarnuję. Kogoś tam namierzyłem. Bo to jak zapieprza. No, no, obracaj się, obracaj, obracaj, obracaj. O. No. Tak zauważyłem i wiem, że dostał. Choć nie wiem, czy to słyszycie. Więc trochę. O, trochę wam podgłośnie. Bo prawdopodobnie na początku nic nie słyszeliście, no ale sorki. I mam nadzieję, że ja nie ogłuchnę przez ten czas. No i tyle mnie widzieli. Taki ten czołg marny. Aż niektóre czołgi kupuje się po to, żeby odblokować jedno poziom. To jest trzecie poziom, żeby odblokować czwarty poziom. Co może wejdę w badania i zobaczę, co tu mają do dyspozycji. Taka tu jest mediumka. Tylko tutaj, z tej trójki są dwa dobre nawet chyba czołgi. Nie jestem w stanie tego stwierdzić. Wolwerne. Może ten byłby dobry. No nie wiem. O, wróciłeś. Porażka. No to starego, dobrego przyjaciela biorę. On zawsze ten czołg będzie dobry. I chyba nigdy się to nie zmieni, póki nie trafię na jakiegoś dobrego. No, niech się wczytuje. Kolejny tipek. Chleb powszechni. Ja podczas nagrywania głuchnę. Żeby wy cokolwiek słyszeliście, to ja w tych słuchawkach, co teraz nagrywam, to mam dosłownie taki huk, jak to, co jak gra w tym menu. A i czasami się zdarza, że na filmie i tak nic nie słychać. No, to jedźmy. Aż tak łatwo rozwala to drewno? Aż mi się wierzyć nie chce. To są chyba bale, bo to nie wiem, czy to są deski, ale bale. Ale za łatwo trochę idzie z tym drewnem. Za łatwo, moim zdaniem. Chyba mnie zauważono. To jakieś ptaki tam słyszałem? No, dobra. Kląć nie będę na odcinku. Tylko najpierw trzeba celnie strzelać. O. Miło mi. No to według życzenia panią PZK35. No, obracę się. No. Czy się zgadza? No. Czy jednak trochę bardziej agresywna taktyka jest nawet dobra, bo można statystyki podbić. Ściszę trochę, nie chcę ogłuchnąć. Dobra. No. Jakiś Tomy mi się tam dorzucił. Taka fajna ta woda, taka. Taka sztuczna. Spowolniłeś się. Tam są jakieś te. No, to nitro odpalić, co mi tam szkodzi. No, pod wiatraczek podjedźmy. Bo tak szczerze mówiąc, nigdy tutaj nie zwiedziałem. Mapkę znam, ale tam z centrum. Mili jesteście, naprawdę mili. O, koniec bitwy, no, jak miło. Ile tutaj się drobnego dostało? 3000. Po ile miejsca?
Jedno. Sprzedam tego. Jak się później czy coś, to się go kupi. Nie chciałem tu kliknąć tu. No. Sprzedano. I mam tam jedno wolne miejsce. No, to co tu dużo gadać. Można zaczynać. Tam jakieś misje jeszcze mi się tutaj wyświetliły. Coś tam chyba zaliczyłem. T18. Koksimy. No i jedziemy. Kolejny tipek. O tym wiedziałem, ale nie pamiętałem. Więc coś już mnie zaskoczyli, tak mniej więcej można by powiedzieć w połowie. Że w połowie mnie zaskoczyli. No ale dobra, poczekajmy aż się to wszystko załaduje. Dobra, wczytało się. Odlicza. No, jedziemy. To wam tu jeszcze podgłośnie. Tylko tak, żebym ja nie ogłuchnął. No i jedziemy. Odpalę sobie intro. Intro. Nitro. Dobra, jedziemy. Coś tak jeżdżę, tak jakby po pijaku. Ej, ja chciałem jechać prosto. No ale dobra. O, już tam się tukam. O, to ta mapka. Ja chciałem. Aha, pomyliłem mapki. Bo była tam ta mapka, gdzie tam się startowało i objeżdża, była ta górka i tam jest ta latarnia, tam objeżdżało się, no ale dobra. Chciałem się trochę potłuc z nimi. Bo by był jakiś point, no ale semurki przynajmniej poburzę. Tak pasjonująco będzie, przynajmniej. Dobra. Ciekawe, czy dzięki mnie to wygrają, czy ja dla nich nic nie będę znaczył. Dobra, dajmy to tutaj, żeby przejąć bazę. Może ktoś przyjedzie, dorzuci się. Tam jakaś PZ-ka jest. Dobra, to się tam tuką. BT2, które nie ma zielonego pojęcia, co to jest. Oho, jadą. Jager i Japaniec, który zniknął i się znów pojawił. Taki zegarek ten tak w tle. Ciekawe, czy słyszycie. Ale zapewne tego. O, już tam drzewa walą, czyli coś tam jest. Póki co nasz. BT2. Tylko ten Japaniec jestem sobie. No, chyba jakiś Jan, kurde. To stawiam, że on właśnie jedzie to cichą. Dobra, mam nadzieję, że jak mam niszczyciela, to przynajmniej. No dobra. A coś, żeby mnie od boku ktoś nawalał? A rąbać. Bać to. Przynajmniej chcę go zniszczyć. Ale kto mi od. Dobra, coś tam naprawili. Ulepszone wszystko, no i rąbać to. Ktoś mi pancerz tu próbuje przebić. Nieładnie. Ło, jak mu oberwał. Mocno, mocno. O, szybko, bo zaraz ze mnie nic nie zostanie. Ale wyjechałem z tego. Ej, trochę by się wsparcie tu przydało. Chyba, że to był nasz. I zwaliłem supy. No i prądu nie będą mieli. Miło z mojej strony. Ale tak szczerze mówiąc, tutaj nikogo nie ma. Tylko sama maszyneria. No, jest PZ2. Wezwę ich do zajęcia bazy. Odpalę sobie to, żeby szybciej przeładowywać. Dobra, już zmył się stamtąd. A szkoda, gdy ja mam nitro odpalone, które zaraz mi się skończy.
No i się skończyło. Ciekawe, ile się to będzie regenerować. 75 sekund. No dobra. Pozostaje mi teraz czekać w bazie. Bo nie będę z niej wyjeżdżał. Ale nie wiem po co. Oho, już tam jest ta. Będę dwójka. Dobra, wyjeżdża, wyjeżdża, wyjeżdża. I znikła. Wezwę SOS-a, żebym nie był tutaj samotny. Uznałem, że się nikt nie przyjedzie. Okej. Ale oczywiście nie trafiłem. Ja i mój cel. Zajebiście, no zajebiście. No ale fajna bitwa moim zdaniem, nie wiem jak wasza. No. Nawet fajnie to było, nawet fajnie. Się tukło. O, już wrócił. Tak myślałem, porażka, rozwali raz. No ale cztery kawałki. 185 punktów doświadczenia. Trochę takie. No dobra. No to tyle na dzisiejszy odcinek. Jeśli się spodobało, zostaw łapkę w górę. A chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych moich filmach, to zasubskrybuj kanał. Narka.